Jeden z widzów napisał do mnie w skrócie, że nieraz wydaje się, że wszechświat głuchy jest na nasze prośby, postulaty, pomrukiwania, poszturchiwania. Po prostu nie słyszy nas, co robię źle. Wcale nie znaczy to, że trzeba robić coś źle, że robimy coś źle, bo można robić coś bardzo dobrze i bardzo poprawnie, ale po prostu można by zrobić to trochę inaczej, bo jeżeli stosując jakąś bardzo poprawną i dobrą metodę uzyskujemy rezultat, który nas nie zadowala, to może po prostu warto zastosować inną metodę, wcale nie powiedziane, że lepszą, ale inną. Jak w godzinach szczytu próbuję za pomocą aplikacji, wezwać taksówkę, to cały czas wyskakuje mi, że nie ma wolnych samochodów. Ja wiem, że są, tylko że w godzinach szczytu panowie taksówkarze nie zwracają uwagi na aplikacje. Nie biorą z giełdy kursów, bo jest ich mnóstwo. I wtedy zmieniamy metodę. Telefonujemy do korporacji i pan albo pani dyspozytorka szuka wolnego taksówkarza w pobliżu mnie i zleca mu ten kurs. I on ma niewiele już wtedy do opowiedzenia i przyjeżdża. Czyli zasadniczo ja robię wszystko tak, jak powinienem, tylko nie w tych okolicznościach i nie w tym czasie. W tym czasie trzeba zmienić metodę i zastosować całkiem inną i uzyskuje się pożądany efekt. I tak może być też w naszym życiu, że stosujemy sprawdzoną, dobrą metodę, wszystko robimy jak należy. Ale można spróbować czegoś innego. Nie ma co się dołować, że oj, pewnie popełniam jakiś błąd. Pewnie nie. Można po prostu zrobić coś więcej albo coś całkiem innego. I proponuję, jeżeli jest taka sytuacja, że no czuję, że robię, działam i nic, jeśli chodzi oczywiście o kontekst sięgania po cel, bo jesteśmy technologia celu. A skoro przypomniałem sobie i Wam, że technologia celu, to raczej teraz już będzie wiadomo, bo jest plansza. No więc w kwestii celu. Dobrze jest przypomnieć sobie, że nie warto mylić życzeń z zamiarami. Bo życzenie to jest takie uściślone, konkretne zapotrzebowanie sformułowane w warunkach niedoboru i braku. Czyli wychodzę z założenia, że nie mam, brakuje mi i chciałbym, żeby mieć. Czyli na przykład chciałbym mieć źródło dochodu, chciałbym mieć harmonijne relacje, chciałbym mieć jakieś dobra materialne. I to jest takie zapotrzebowanie, życzenie. A zamiar, cel, to jest zdecydowanie, by mieć i działać. To jest to życzenie przekształcone w coś, co powoduje, że jestem gotów działać. Więc nie tylko po prostu chcę, chciałbym, byłoby miło, gdyby, ale po prostu jestem absolutnie zdecydowany mieć. I jestem zdecydowany w tym kierunku zadziałać. Co więcej, jestem absolutnie pewien rezultatu. I tym pracujemy. Z zamiarem. W przypadku życzenia, przez to, że występuje biegunowość, czyli jak już będę miał, to będę szczęśliwy. Jak już to uzyskam, to się poczuję. Jak już inni coś mnie, to wtedy ja im. Powstaje biegunowość, a z biegunowości wynika nadmierny potencjał ważności. Cel robi się dla mnie niesłychanie ważny. A skoro ważny albo bardzo, bardzo ważny właśnie wtedy najczęściej, no to następuje takie skupisko energii w jednym miejscu i w zasadzie rozmowa przestaje być pomiędzy mną i wszechświatem, który jest gotów mi to dać, tylko pojawia się trzeci gracz w całej tej układance. Siły równoważące, które są odpowiedzialne za to żeby przywracać równowagę, a więc ja tworzę nadmierny potencjał, więc trzeba mnie jako źródło zaburzenia energetycznego jakoś tak potraktować, żeby doprowadzić wszystko do równowagi. Bardzo często dzieje się to po prostu tak, że ten cel się bardzo oddala ode mnie, ja zostaję zajęty różnymi rzeczami, które powodują, że przestaję już myśleć o moim celu. Czyli po prostu to ta energia życzenia wynikająca z poczucia braku, i niedostatku nie rodzi nic dobrego. A jeszcze wprowadza do naszej gry siły równoważące. Dobrze jest rozmawiać z wszechświatem bezpośrednio, czyli bez zawyżania ważności. Nie chcę, nie pragnę, tylko jestem zdecydowany, by mieć i działać, bo w działaniu rozprasza się nadmierny potencjał. Jestem absolutnie pewien efektu. Czyli nie poczuję się dobrze wtedy, jak już to będę miał. Ale w związku z tym, że jestem pewien, że to będę miał, to ja już jestem z tego powodu szczęśliwy. Nie ma biegunowości. Drugi aspekt, na który warto zwrócić uwagę, to właściwy obraz, który stwarzamy. Bo działamy z lustrem. Rzeczywistość jest lustrem. Zwierciadłem odbija. Ja jestem obrazem, który odbija się w lustrze. Więc nie ma mocnych tutaj w lustrze. Nie będę miał nic pożądanego, jeżeli nie popracuję z sobą, czyli z obrazem. Czyli, na przykład, jeżeli ja jestem skupiony na poszukiwaniu pracy, to odbija mi się w lustrze. Pracki, który poszukuje pracy. I tak może to trwać w nieskończoność. Jeżeli ja jestem skupiony na rozwiązaniu problemu, poszukuję rozwiązania problemu, to odbijam się jako ktoś, kto poszukuje rozwiązania problemu. Jeżeli zastanawiam się, skąd wziąć środki, na przykład pieniądze, na coś, no to odbijam się jako ktoś, kto. Szuka środków i tak może być znowu w nieskończoność. Czyli będę się odbijał jako ktoś, kto bardzo chce. Ale nie ma. Co najczęściej robimy, jeżeli chcemy spodobać się sobie w lustrze, czyli jeżeli chcemy, żeby spodobało mi się moje odbicie. Można uczesać brodę, ogolić się. Uczesać się mu w ogóle, ładnie ubrać, zrobić makijaż. Ale zobaczcie, my nie czeszemy lustra, nie kładziemy tapety na lustro, czy tam podkładu, czy jak się te rzeczy fajnie nazywają, tylko siebie, a wtedy mamy w odbiciu pożądany obraz. Dlatego warto pooddziaływać na siebie, na tę energię, które będziemy wysyłać do lustra. Pozwólmy zwierciadłu świata odbijać nas, którzy już mają. Pozwólmy, żeby w lustrze odbił się ktoś, czyli ja, ty, pan, pani, kto już jest tym, kim chce być. Sprawiajmy wrażenie stojąc przed lustrem, przed lustrem rzeczywistości, czyli ogólnie sprawiajmy wrażenie, że już mamy ten wymarzony samochód, dom, związek, pieniądze. Mam udawać? Można to tak nazwać. Mam oszukiwać siebie? A można oszukać siebie? To jest metoda, jesteśmy świadomi, że to jest metoda, stosujemy tę metodę, więc nie mówię o jakimkolwiek oszukiwaniu siebie. Po prostu pracujmy z obrazem, żeby utrzymać, otrzymać odpowiednie odbicie. I chyba ostatnia rzecz, na którą bym tutaj zwrócił uwagę, ale też dość istotna, to emisja. To, co emitujemy, to, co wysyłamy. Im czystsza jest emisja, tym szybciej, wyraźniej, sprawniej i bardziej bezkolizyjnie, skuteczniej urzeczywistnia się to, co jest podmiotem tej emisji naszych myśli, naszej energii. Czyli można się skupiać na stanie obecnym, czyli na tym, że nie mam, że potrzebuję. No i tak jak powiedziałem, będzie się odbijał obraz, który nie ma który potrzebuje, który szuka. Ale można zastosować takie techniki, które omawialiśmy już wielokrotnie, jak amalgamat rzeczywistości, jak slajd docelowy, kadr docelowy. Myślę, że kadr docelowy to będzie takie najszybsze, najkrótsze i najmocniejsze łupnięcie energetyczne. Kadr docelowy, czyli wyobrażam sobie w ciągu 30 sekund moje życie w stanie efektu końcowego. Czyli jak ja się będę czuł, jak już to będę miał, jak będę wyglądał, jak będzie wyglądał moje, moje życie. Z tego robię jeden obrazek, on może być uchomy, jeden obrazek i wchodzę w to poczucie, już się tak czuję, bo już to mam, tak będę wyglądał i podświetlam ten obrazek ze splotu energetycznego zamiaru zewnętrznego. Robiliśmy ćwiczenia, pamiętacie? Naszym zadaniem jest poinformowanie wszechświata o tym, co jest naszym celem, a nie chwytanie rzeczywistości za gardło. Jeszcze raz powiem: my mamy poinformować wszechświat o tym, co jest naszym zamiarem, naszym celem, co mamy zamiar mieć i w tym kierunku działać, a nie. Kierować wszechświatem, sterować nim, czy żądać, grozić, oddziaływać. I myślę, że gdybyśmy zwrócili uwagę na to, to może łatwiej będzie sięgać po cel. Technologia celu. A to byłem ja, Marcin Pracki. i jeszcze nieraz się tutaj pojawię. Jeżeli chcecie, to bardzo proszę. Podrzucajcie mi tematy, które chcielibyście, żebym omówił. A poza tym, macie zawsze możliwość zasubskrybować mój kanał, i dzięki temu zawsze będziecie mieli na bieżąco powiadomienia, że coś nowego się tutaj wydarzyło. Do następnego razu. Zanurz się w nurcie obfitości. Tydzień z energią pieniędzy. Warsztaty online live od 14 do 22 czerwca. Cena promocyjna 550 zł. Zapraszam.